Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem dzisiaj. Jesteście głodni? Tak! Dzisiaj? Dzisiaj będziemy też troszeczkę podróżować po świecie, bo naszą sałatę możemy powiedzieć, że ona jest inspirowana troszeczkę od sałaty właśnie z kuchni greckiej. Że dzisiaj mamy upalne dni, że mamy sezon na piękne arbuzy, to zrobimy taką sałatę z arbuzami. Do tego będziemy mieć oliwki, będziemy mieć do tego jeszcze feta oczywiście, będziemy mieć pomidory koktajlowe. Nauczymy się jeszcze zrobić winegret. Będę wam tłumaczył, jakie są, ile rodzajów winegret. Będziemy mieć cebulą czerwoną, będziemy mieć odkiewki, będziemy mieć miętą, będziemy mieć ogórka. Ogólnie bardzo dużo świeżości w środku naszej sałaty. Podchodzimy do tego bardzo indywidualną. Więc tak, tutaj mamy naszą sałatę. Z tej strony, bo stwierdziliśmy z Danielem, że będzie najlepiej właśnie tą część ciepłą zrobić bezpośrednio w kuchni. Mamy pierś z perliczki. Kukurydziane, czyli to są perliczki, które zostały karmione tylko kukurydzą. Mamy suprem, czyli mamy pierś plus sidełka. Będziemy delikatnie je posmażać i zamykać na maśle klarowanego. I później będziemy je skącić w piecu. Na tą samą patelnię, co podsmażyliśmy perliczki, będziemy dodawać malutkie pieczarki, które już umieliliśmy. Będziemy je podsmażyć bardzo, bardzo, bardzo mocno, żeby miała bardzo fajny kolor. I będziemy je pomieszać z demi-glace. Będę wam tłumaczył, co to jest demi-glace później. Później zrobimy tak, że mamy dzisiaj morele, śliwki, mamy jeszcze daktyle, będziemy je namaczać w środku właśnie od stu i będziemy dalej je dusić w środku piec, później delikatnie w wodzie. No i mamy puree ziemniaczane do zrobienia, czyli już nastawialiśmy ziemniaki. Ziemniaki jak będą miękkie, to będziemy dodawać troszeczkę śmietany, troszeczkę palonego masła do szkotka na przykład, albo no zaraz zobaczymy, jak będziemy to podawać. I do tego jeszcze kiełki, czyli ten przepis możecie totalnie go zmodyfikować po swojemu. Wracając po prostu do naszej perliczki, ogólnie wybrałem perliczkę, bo to jest mało jeszcze już, no kiedyś był bardziej popularny drób niż teraz, tak jak kiedyś mirabelka też była bardzo popularna, teraz mirabelkę nawet się podnosimy, żeby zrobić jakieś różne przetwory właśnie z mirabelki, szkoda, bo uwielbiam mirabelek. Co zrobimy właśnie tak jak wam opisałem, zrobimy wieryn. Wieryn jest to podawanie po prostu w szklance, ja tutaj wam pokażę, bo już przygotowaliśmy tutaj, macie z panią Ewą. Czyli zrobimy tak, że mamy serek twardów wielokrotnego mielonego. Będziemy go pomieszać właśnie z mascarponem, żeby on był bardziej taki delikatny. Nie zrobimy kogel-mogel, mogliśmy zrobić kogel-mogel i delikatnie, tak jak do tiramisu go pomieszać z tym, ale dzisiaj bez kogel-mogel. Będziemy dodawać właśnie naszego sera na górze. Powyżej będziemy miksować wszystkie truskawki razem z zielonym pieprzem. Na wierzchu będziemy dodawać odbite śmietany, będziemy dodawać jeszcze rozpuszczoną czekoladę, będziemy dodawać miód jeszcze. I następne będziemy udekorować całość właśnie różnych kwiaty jadalnych. A przede wszystkim życzę wam dużo, dużo, dużo zdrówka i to nieuczekanie. Zapraszam jeszcze raz. Dziękuję.